Hej, siemacie ludzie, witam was w kolejnym odcinku z Dishonored. Znalazłem pasztet. Kontynuujemy let's play z tej gry. Właśnie się przejedziemy wagonikiem do reflektorów na moście zwodzonym. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Dobra. W ogóle się kolesie nie dziwią, że pusty wagon jedzie. Halt! Ale tu można na górę wskoczyć. Dobra. Nie, nie chcę niego rzucać. Chciałbym rzucić, ale ja muszę się jakoś inaczej tutaj dostać. Może pękniemy sobie tutaj. Okej, okay, już chyba widzę. F5. Fuck, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu ich tu jest. No nie podoba mi się to. A, tą górą można przejść. Tu jest ta brama, jak się tam dostać? Demet. Wiem, że muszę się tam dostać. Uda się? Jaki kurna blink? Dobra, po cichu nikt nic nie widział. Słyszę runę. Słyszę runę, słyszę bardzo blisko runę. 57, runa 6. Zablokowany z drugiej strony. A to dobre, ciekawe. Kiblem? What the fuck? Fuj. Jak to jest zablokowany z drugiej strony? To jak ja mam się tam dostać? Dobra, spróbujemy jakoś inaczej się tam dostać. Tutaj na górę nie. W zasadzie niepotrzebnie tu wyskakiwałem. Tu jest zejście do portu. To chyba nie o to chodzi. Idealnie, fajnie, że spadłeś. Na pewno mi to pomoże. A w zasadzie? Czemu nie? Citizens and visitors to our city. By order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Okej, oby mnie nie zauważyli tutaj. Sprawdzimy sobie jeszcze. O god, koleś mnie zaraz zobaczy. Jezu! Raz, dwa, trzy, cztery. Seriously. Jak ja mam się nimi zająć? Mogę w zasadzie blinknąć tutaj. Zająć się tym typem. Dobra. Oczko. Gdzie jesteście? Poszli sobie? No shit. No dobra. Ktoś tu jest, nikogo tutaj nie ma. Tak, wiem, że mam tam iść, ale chcę przeszukać też te pomieszczenia. No mogą zawierać jakieś fajne, ciekawe rzeczy. Kanał? O, nie. Nie, 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 to ja w takim razie później tutaj pójdę, bo ja chyba już doszedłem na most. O, dokładnie, do Drawbridgeway. Most Calvina. Ciekawe, ciekawe. Bardzo przyjemnie, nie wiedziałem, że mogę tak daleko blinkać. Curse the plague and this blasted curfew. How is anyone supposed to make a living? Well now, Mr. Pratchett. Even a wealthy man like you has a city watch. Gangs are cutting throats and smashing. Fuck, mam naprawdę 188 metrów do przejścia. Excuse me, the plague victims. Czy kogoś coś boli? Are you saying the Lord Regent is wrong for imposing curfew? It won't do you any good to. Dobra. Dobra, już wiem, co mam zrobić, już wiem, co mam zrobić. A smart man can come out ahead, even in the time of plague. Sure, like that Sokolov. Dobrze.
Okej, okay, ale są fajne emocje teraz. W ogóle całkowicie na ślepo przechodzenie takiej gry jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Przypomnienie Pratchetta. Pamiętaj, że prawda tkwi w malowidłach. Droga do prawdy zaczyna się na głośnych ulicach. Idź dalej, aż zobaczysz zakotwiczony statek wielorybniczy, potem znajdź rzeźnię, a prawda zostanie przed tobą wyjawiona. Rzeźnia na statku? Jest runka niedaleko. Bardzo chciałbym się do niej dostać i nie wiem w zasadzie, czy dołem iść, czy górą. Dołem chyba nie. Ale co ta taca tu robi? Aha, ona jest do sprzedaży. Na przekątną! Klucz Pratchetta. No to ja chcę znaleźć ten klucz Pratchetta. Mam nadzieję, że go znajdę. A najbardziej mi zależy na runie Pratchetta. Fuck. Nie wiedziałem, że ktoś tu jest. Kuźwa mać. No to fajnie, to już wiem gdzie jest, ale to mnie jeszcze nie ratuje. Dobra, ostrożnie na dach. Pratchett Warehouse. Co się nie da. O, uciekamy. Tu jest w pizdu wysoko i tam jest chyba jakiś pies albo lew. Kim jesteś, człowieku? Jak cię. Dobra, uśpię cię. Dobra. Szalony ocalaniec. No dobra. To prawdopodobnie był po prostu cywil, ale jest runka. Rivers change course over many lifetimes, and eventually all bridges tumble down. A thousand years ago, strasznie emowaty jest ten koleś. The people carved the bones of whales into runes and inscribed them with my mark. Children still find them washed up in the river mud. Anton Sokolov has made a great study of my runes, but he's not special like you are. He wasn't chosen and he doesn't wear my mark, so he can't unlock their secrets. Jaka szkoda. Sokolov believes there are specific words and acts that can compel me to appear before him. He searches old temples in Pendicia and ruined sub-basements in the flooded district. He performs disgusting rituals beneath the old abbey. But if he really wants to meet me, he could start by being a bit more interesting. Spoko, po co mi to powiedział? Ile ja mam tych run? Teraz jedną mam runę. I to mi podniesie tylko żywotność. A, dobra, możemy olać tą żywotność. Tak mam zamiar się więcej skradać w tej grze niż walczyć. Wpisać dziennika, na razie nie będziemy tego czytać. Zwłoczki. I cóż, gdzie to jest? 148, no trochę daleko. Co to jest na dole? Kuźwa, pieprzone psy. Nie no, ale widok jest zacny ogólnie rzecz biorąc. Tylko, że... A, spróbujemy. Tak myślałem, że się przejdzie, że będę... Nie, tak nie miało to wyglądać. Myślałem, że mam Blinka pod ręką. Mój przyjaciel Blink. Ulicą na stówę nie pójdę przy tych psach. Ale możemy zobaczyć na przykład, gdzie jest jakaś runka. Tu jest ta runa w sejwie, której do tej pory nie mam pojęcia, jak mam ją stamtąd wyciągnąć. Miganie na ten dach nie ma sensu. Okej, okay, jesteśmy już w zasadzie pod samym mostem. I to jest tam! Shit.
Okay, good. We can't lose any men to the ARC pilots. So, to nie są jakieś chore psy, to są psy tej policji. No dobra, jestem na wysoko w dachu i to mnie nie ratuje, ani trochę. Shit. Muszę szybko obmyślić plan. W zasadzie mógłbym skoczyć, słuchajcie, do wody. Mógłbym skoczyć do wody, podpłynąć tędy, albo musiał i tak wejść jakimś cudem na ten most. Prawdopodobnie, ale co kuźwa, jak ja mam to zrobić z tym psem? Dobra, próbujemy. Trochę mi nie wyszło. Przynajmniej nie odniosłem obrażeń, ale wbiłbym się w sam środek walki. Dammit. Chciało mi sieć coś. Kuźwa, pieprzona gra. Dobra, wracamy. Chciałem się na chwilę grać, ale... Czy są tu jacyś strażnicy? Nie widzę żadnych strażników. Widzę tylko tego psa, którego zaraz rozpieprzę z kuszy. O ile mi się to uda. Oczywiście zapiszemy uprzednio, niech tylko on się zatrzyma. Najchętniej w głowę, ale... Głowę ma akurat w płocie, co jest dość problematyczne. Dobra, jak się zatrzyma, to strzelam. Do mnie mówię? Stój, nie idź tam, proszę cię, nie idź tam. Idź w dupę. Czy mnie ktoś widzi? Czy mi się to wydaje? Dobra, uwaga. Jezu! Jaki fiut! Nie stój! Dlaczego to... Nie, muszę ci trafić w głowę za pierwszym razem. Jesteś moją przepustką do cichego zajęcia się tym zadaniem. Stój. Idealnie. Stój. Nie ruszaj, nie drap się. Pierdolę. Dobra, liczę do 10 i strzelam. Raz, dwa, trzy. 4. Dobra. Chyba włączyli alarm. Jest alarm? Tak, jest alarm. W takim razie jeszcze kolesia zabijemy z kuszy, ten, który biegł na alarm. I zrobimy to w ten sposób. Najpierw. O Boże, sporo ich. Dobra, niech jeden się oddali, taki jest plan. Jeden się oddala, drugiego zdejmujemy i szybko psa. Mam nadzieję, że pies jest na tyle głupi, że nic nie zauważy. City Watch, wake up! We've got some low-life breaking curfew. Kuźwa! Dobra, udało się po cichu. Przecież mnie nie widzisz. A ten to jakiś regent, jakiś ważny. Okej. Trochę zabijania było, ale co tam, teraz się blinkniemy. Co to? What the fuck, co to w ogóle było? To ta wieża? Co to było? Tam jeszcze był. Nikogo nie było, walnął mnie prąd. Głupi psie. Nie, stój. Dem. Nie mam pojęcia, najmniejszego pojęcia, jak się dostać na ten most. I zaczyna się to być dość irytujące i nudne. Staniesz na tym dachu. Tak bardzo chciałbym przejść po prostu tamtędy. Jakoś bokiem, nie wiem, gdyby była jakaś inna droga naokoło, może popłynę tamtędy. Blinknę jakoś na most. Hey, you there! Show yourself! City
Overwatch, wake up! We've got some low-life breaking curfew. Wow. Bez kitu ten pylon tutaj strzela tym prądem. Dobra, próbujemy tutaj. Okej, udało mi się. Na razie nie będę zapisywał. A, świetnie. Teraz mi się to podoba. Damn it, move your ass. Find him. He's here. Get around him. Teraz typów pozabija. A, bijcie na alarm. Wasza maszyna zaczęła odpieprzać dziwne rzeczy, ale to pewnie ja. Dobra, oko. W zasadzie mam w tyłku ten... A, goddammit, dobra. Wołon, kuźwa, z kamieniami. Jak w trendowatego. Kamieniami. Troglodyci. Zajebiście. Jak ich pali. No chodźcie, chodźcie. Wystawię się nawet wam. O, chyba pylon przestał działać. O nie. O nie. Dobra. Proszę bardzo. Zapraszam. Nie są tacy głupi, zauważyli, że tam paru ich padło. Wpieprzaj troglodyto z kamieniami. Dobra, nie tak, to inaczej sobie z wami poradzę. Proszę bardzo, jest jeszcze jakaś... jakiś tran w pobliżu. Jezu, koleś jest po prostu doskonały. Ktoś do mnie strzela. I wcale mi się to nie podoba. Dobrze. Strasznie mi się podobają te granaty tranowe. Coś pięknego. Dobra, a cóż to jest? Tu jest jakieś przejście. I to... Wyjmę to na wszelki wypadek. Teraz muszę się dostać na górę. Aha, okej. Okay. F5. Dobrze, wyłączmy te reflektory. Jak widać, moje pragnienie, żeby przejść tą grę skradankowo, znowu nie wypaliło. Tak to jest być, kurna, lamą. Dobra. Okej, okay, są reflektory. Jest oczywiście. Kuźwa, stary. Czemu ty nie łapiesz tego blinka? To nie jest trudne. Masz bardzo dalekiego blinka. Dobra. Gdzie oni są? Just leave the oil tanks be. Aha. Why they always get away with you, I just don't know. Dobra. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Chcę w ciebie tym rzucić. Kurna, ja pierdolę. Co to było? Nie. I co teraz mam zrobić? Jakie mam misje? Dostań się do domu Sokołowa. Więc po drugiej stronie.
O, ale szal. Okej, tu nikogo nie ma. Wow! Dobra, przecież mnie nie... Kuźwa, co to jest? Kuźwa, kwasowy nietoperze. Dobra. Oczko. Szczury. I tutaj jest paru typów. W zasadzie szczurami mógłbym się dostać pod bramą, ale jego dom jest tutaj. Porwiemy go sobie. Tak. Zwłoki przyciągają grupy szczurów. W zasadzie po co mi ta informacja? Dobra, ja widzę, że tam jest jakaś runka. Ja to zapiszę i po prostu skończę. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Znaczy, dzięki po raz pierwszy za oglądanie. I w kolejnym odcinku przejdziemy tutaj przez ten dom, porwiemy sokołowa i spróbujemy wrócić do... Aha, on jest tu dopiero tutaj, 75 metrów stąd. Czyli dotrzemy do domu, porwiemy typa i spróbujemy wrócić z ukończoną misją. Dzięki za oglądanie jeszcze raz, do zobaczenia, trzymajcie się ludzie, pozdrawiam was, hej, cześć.